ósmoklasiści rozpoczynają dziś trzydniowe egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej. Egzaminy odbywać się będą w reżimie sanitarnym. Tuż przed pierwszym testem z języka polskiego odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 4 w Mrągowie, by sprawdzić nastroje uczniów i dyrekcji. Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części. Podzielony jest również na trzy dni. W pierwszym dniu uczniowie zdają język polski, w drugim dniu, czyli jutro, będą przystępowali do egzaminu z matematyki. Natomiast w czwartek będzie to egzamin z języka obcego nowożytnego. Tutaj mówimy o języku angielskim lub na przykład języku niemieckim. Tak? Także tutaj te trzy podstawowe przedmioty będą zdawane w czasie tego egzaminu. Jak wygląda egzamin w takiej części technicznej? Jak uczniowie są podzieleni w szkole? Czy odbywa się egzamin na auli, czy jednak w klasach? Egzamin odbywa się w klasach. Tutaj musieliśmy zachować wszystkie wytyczne ministra zdrowia w związku z pandemią COVID-19, która panuje już od 8 marca 2020 roku. Uczniowie muszą pisać ten egzamin w reżimie sanitarnym, co jest podstawą, i to udało nam się wszystko dobrze zorganizować. Tutaj też chcę przede wszystkim podziękować wszystkim zespołom nadzorującym z naszej szkoły, jak również ze szkoły podstawowej nr 1, bo jak wiemy, wszyscy, którzy są nauczyciele, którzy są w komisjach, biorą udział również z drugiej szkoły, nasi nauczyciele pracują również w tamtej szkole, także to wszystko wymagało dużej koordynacji i takiego scalenia pewnych rzeczy, aby ten egzamin mógł tutaj jak najlepiej przebiegać i odbywać się w sposób zgodny z przepisami aktualnie obowiązującymi, zgodnymi z pandemią. Tak? Jak samopoczucie przed egzaminem ósmych klas? Czy trudno było się przygotować do egzaminu w czasie pandemii? No, na pewno troszkę było trudniej, gdyż nie mieliśmy normalnych lekcji takich standardowych w szkole, tylko uczyliśmy się zdalnie, ale stres jest, no, osobiście nie ma jakiegoś go dużego, ale wiem, że moi koledzy się troszkę stresują, ja osobiście nie. No, na pewno było trudniej niż tak, jakbyśmy siebie w realu widzieli, że mogliśmy na siebie patrzeć, bo z tym internetem jednak było różnie i no, niektórzy na tych lekcjach to też spali. No ale ogólnie przygotowania to dobrze. Czy mogliście liczyć na pomoc nauczycieli w przygotowaniu się do egzaminu? Tak, na pewno jak czegoś nie rozumieliśmy, prosiliśmy panią, to każdy był chętny do pomocy, żeby to jeszcze raz powtórzyć. Teraz w tym tygodniu, jak wróciliśmy, mogliśmy dopytać nauczycieli, służyli nam pomocą i tłumaczyli, jeżeli po prostu czegoś nie wiedzieliśmy. Nastroje, jest lekki stres, ale to wiadomo jak przed każdym egzaminem. Mamy wielką nadzieję, że cały egzamin przeprowadzony zostanie i żadne przypadki losowe się nie wydarzą i uczniowie sobie poradzą, jak będą mogli, na miarę swoich możliwości, najlepiej. Na koniec warto dodać, że egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji i wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat. Egzamin przeprowadzany jest po raz trzeci, a po raz pierwszy uczniowie klas ósmych zdawali go w 2019 roku. Paweł Krasowski, Urząd Miejski Mrągowo.